Jestem Julka. Dzisiaj chciałabym Wam poopowiadać troszeczkę o tym i odpowiedzieć tak naprawdę na pytanie, czym zajmuje się dietetyk zwierząt, czy tak naprawdę jest potrzebny oraz jak być dietetykiem zwierząt, jakie mamy możliwości w Polsce w tym momencie. Także jeżeli ten temat Was interesuje, to zapraszam. Tutaj laptopa, więc będę się troszeczkę tutaj wspomagać swoimi notatkami. Słuchajcie, no ja jestem dietetykiem już od kilku lat. Zajmuję się w sumie żywieniem psów i kotów już trochę dłużej, ale przyjmuję swoich pacjentów w gabinecie od kilku lat. No jest to totalnie moja pasja, kocham to, co robię, jakby, więc chciałabym się z Wami jakby tutaj podzielić tym, co zrobić, żeby zostać tym dietetykiem i tak naprawdę czym ten dietetyk zwierząt się tak naprawdę zajmuje. Więc może przejdźmy w ogóle do tego, czym dietetyk zwierząt się zajmuje. No przede wszystkim zajmuje się doradztwem w zakresie zdrowego żywienia psów i kotów. I tutaj też w zależności od tego, jaką specyfikę pracy wybierzecie, czy będzie to praca w lecznicy, w gabinecie weterynaryjnym, czy będzie to praca taka na własną rękę, przyjmowanie tylko na przykład pacjentów online lub stacjonarnie we własnym gabinecie, to w zależności od tego różni pacjenci do Was będą trafiali. Moja specyfika pracy jest taka, że ja pracuję w przychodni weterynaryjnej i tam przyjmuję stacjonarnie. Więc klient, który do mnie trafia, pacjent, który do mnie trafia, jest najczęściej pacjentem, który po prostu jest zwierzakiem chorym, który potrzebuje wsparcia dietetycznego lub wprowadzenia diety jako element leczenia. Więc ja po prostu najczęściej spotykam się ze zwierzakami chorymi, niestety. Tych zdrowych jest naprawdę zdecydowanie mniej. Ale wiem o tym, że sporo osób, które gdzieś tam chcą zająć się dietetyką zwierząt, próbują na początek właśnie układać diety barw dla zwierzaków zdrowych lub w zakresie jakby tego doradztwa karm komercyjnych właśnie dla zwierząt zdrowych. To jest o wiele łatwiejsze, wydaje mi się przynajmniej. Tak też można zacząć. Ok, jeśli chodzi o pracę dietetyka i to jak zostać takim dietetykiem zwierząt, to no to w Polsce mamy troszeczkę to bardziej skomplikowane. Z powodu tego, że zawód dietetyka zwierząt nie jest usankcjonowany prawnie. Co to znaczy? Nie jest on w rejestrze zawodów. Czyli nie ma czegoś takiego, że on jest gdzieś tam pod listą, pod jakimś tam numerkiem na liście i możemy sprawdzić jakby dokładnie kompetencje osób, które jakby mówią, że się tym zajmują. O, tak bym to powiedziała. Musimy po prostu też zważać na to, że dietetyków zwierząt niekoniecznie po szkole, niekoniecznie to są osoby, które na przykład się na tym znają, jest naprawdę sporo takich osób i warto by to było gdzieś tam weryfikować, żeby zostać dietetykiem zwierząt. W Polsce tak naprawdę możemy zrobić szereg kursów lub różnych szkoleń. Jest tego dosyć sporo w tym momencie, parę lat temu jak ja zaczynałam było tego zdecydowanie mniej. Wiem, że też powstała w Polsce pierwsza szkoła dietetyków, którą prowadzi właśnie Agnieszka Cholewek-Guraczyk. Więc wiem, że już coś takiego się dzieje na polskim rynku i bardzo fajnie, aczkolwiek wiem, że dostać się do niej jest też niełatwo. Z tego co wiem, z tego co się też orientuję, ponieważ ja sama takiej szkoły jakby nie zrobiłam, ale zaraz Wam opowiem jakby też dlaczego. Jest też szkoła taka właśnie typowo jako dietetyk weterynaryjny, dietetyk zwierząt. To są szkoły najczęściej płatne, one są chyba gdzieś tam w pobliżu Warszawy. Także jest też taka opcja. Dlaczego ja nie zrobiłam żadnej szkoły tego typu? Słuchajcie, no z powodu tego, że ja jestem technikiem weterynarii z zawodu. Ja już jakby jako technik pracuję dłużej niż dietetyk zdecydowanie. Ale ja też pracowałam w sklepach zoologicznych, więc ja jakby całą to pojęcie o karmach, o tym jak to jest produkowane i tak dalej, ja już to miałam od samego początku, tak? Zaczęłam pracę właśnie w zoologii, więc obyłam się już totalnie, jeśli chodzi o karmy, jeśli chodzi o czytanie składów i tak dalej. Później poszłam na technika weterynarii i tam tak naprawdę zaczęłam się już bardziej interesować barfem. Moje zwierzaki przyszły też na barfa i ja po prostu już miałam jakieś tam doświadczenie
w tej kwestii. A najczęściej te szkoły, które są właśnie dla dietetyków, one zaczynają totalnie od podstaw. Czyli jeżeli ktoś totalnie jest zielony, nie jest technikiem weterynarii, nie miał anatomii, nie wiesz, czym to wszystko jakby połączyć, no to wtedy dla niego taka szkoła będzie super. A ja mam wrażenie, że większość tych rzeczy miałabym jakby powtórki, a niekoniecznie mi się uśmiechało, wiecie, płacić tysiące złotych, żeby powtarzać już materiał, który umiem. Także dlatego ja nie zdecydowałam się na taką długotrwałą szkołę, aczkolwiek zrobiłam mnóstwo szkoleń, kursów i tak dalej, i dalej pogłębiam swoją wiedzę. Ale przede wszystkim ja postawiłam na naukę samemu, na kupno różnego rodzaju książek, kursów, szkoleń, czytanie też materiałów zagranicznych, ponieważ artykułów, bo wiecie, w Polsce to jest jeszcze taka dziedzina, która jest taka mało rozwinięta, bym powiedziała. Za granicą, czy tam Ameryka i tak dalej, jest to bardziej jakby tutaj rozpowszechnione. Dlatego też stamtąd czerpię swoją wiedzę, ale przede wszystkim dla mnie jest w tym momencie najważniejsze to tak naprawdę praktyka. Ponieważ kiedy ja już posiadłam całą tą wiedzę, którą wydawało mi się, że mi wystarczy, to jakby zetknięcie się z pacjentem, wiecie, tak twarzą w twarz, mówiąc kolokwialnie, zupełnie zmieniło moje podejście do tego wszystkiego, ponieważ wszystko ładnie wygląda na papierze, a zupełnie inaczej wygląda w rzeczywistości. I to jest też coś, co właśnie chciałabym tutaj zaakcentować, że osoby, które chciałyby się zajmować w przyszłości dietetyką zwierząt, muszą pamiętać o tym, że oczywiście zróbcie kursy, róbcie szkolenia, uczcie się, musicie posiąść tą wiedzę, ponieważ bez tego ani rusz. Ale nie trzymajmy się jakby tak bardzo kurczowo tej wiedzy, którą przejęliśmy czy w szkole, czy w trakcie kursów, ponieważ zupełnie to inaczej wygląda w przypadku zwierzaków, tak? Jeżeli wprowadzimy dietę, według kursu, którego się uczyliśmy, powinno wszystko pójść gładko, ponieważ zmieniamy dietę, jakiś tam okres czasu dajemy zwierzakowi, żeby się ogarnął na tej diecie, a później się okazuje, że jednak nie, bo pies ma biegunki, bo ma wymioty, jezu, nie smakuje i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby praktyka w tym zawodzie moim zdaniem jest jednym z czynników, które później weryfikują dietetyka jako tego, któremu można zaufać. Dodatkowo też bardzo fajnie jest podjąć współpracę z lecznicą weterynarii. Dlaczego? No wiecie, jakby w lecznicy weterynarii większość zwierzaków, no niestety, ale trafia chorych, tak? I oni mają bardzo duże zapotrzebowanie na to, żeby ktoś zajął się tą dietą. Ja z mojego doświadczenia myślę, że mogłabym określić to jako 70% to są pacjenci w lecznicy, którzy potrzebują opieki dietetyka. A myślę, że około 40% to są zwierzaki, które trafiają do lecznic weterynaryjnych właśnie z powodu tego, że ta dieta była zła, że była nieodpowiednia, że były karmione zwierzaki nie tak, jak powinny być karmione i moglibyśmy 40% aż uniknąć przypadków trafienia do lecznic weterynaryjnych z różnymi stanami chorobowymi, gdyby ta dieta była w porządku. Także moim zdaniem dieta zwierząt jest jednym z kluczowych czynników, jeśli chodzi o ich życie. Powinniśmy o tym mówić głośno, powinniśmy edukować też właścicieli. Więc podjęcie jakby współpracy z lecznicą weterynarii da nam o wiele jakby większe pole manewru, jeśli chodzi o przyjmowanie pacjentów, tak? Ponieważ tych pacjentów tam po prostu jest dużo, a tych, którzy potrzebują dietetyka, jest jeszcze więcej. Dodatkową sprawą jest to, że praca w lecznicy weterynaryjnej umożliwia nam poznanie różnego rodzaju suplementów, leków, chorób itd. Większość zwierzaków, które do mnie trafiają, to są zwierzaki chore, więc ja muszę wiedzieć mniej więcej, jakie badania im zlecić, na co zwrócić uwagę, jakie ewentualnie suplementy itd. mogłabym dać. Ale muszę w tym momencie mieć bezpośredni kontakt z lekarzem, który prowadzi dane zwierzątko, z powodu tego, że lekarz podaje jakieś tam leki na różnego rodzaju schorzenia, wiadomo, tak? Ale ja będę chciała też wesprzeć tego zwierzaka suplementami. Ja nie mogę się, wiecie, my nie możemy się zdublować z lekarzem, tak? Najlepszym takim przykładem jest na przykład, kiedy
podajemy żelazo, ponieważ bardzo często w jakichś tam schorzeniach, na przykład przy usunięciu śledziony, potrzebujemy dodatkową suplementację żelaza i ja muszę być w kontakcie z lekarzem, czy lekarz akurat chce podać w iniekcji to żelazo, czy będziemy suplementować to w diecie, w jakiej ilości itd., itd., więc to musi być jakby ścisła tutaj współpraca lekarza weterynarii z dietetykiem. Ale oczywiście macie też możliwość pracy tylko ze zdrowymi zwierzakami i wtedy można prowadzić konsultacje online lub na przykład właśnie we własnym zakresie przyjmować pacjentów, ale najczęściej będą to, myślę, pacjenci po prostu zdrowi albo z niewielkimi problemami na przykład alergicznymi, u których nie potrzebujemy jakiejś takiej mocnej, ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii. Myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na takie najbardziej nurtujące Was pytania o to właśnie, jak zostać dietetykiem i z czym to się tak naprawdę wiąże. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania a propos tego tematu, to jak najbardziej piszcie komentarze, ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!